Może poczekam, aż się chwilę uspokoi atmosfera. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, drodzy goście, szanowni mieszkańcy, powiem w ten sposób. Ja jestem w trakcie pracy nad propozycją zmiany do regulaminu, bo takie dyskusje z przewodniczącym, jakie dzisiaj są poza regulaminem, to są naprawdę niewybaczalne, bo tak się nie dyskutuje. Natomiast wracając do rozmowy tutaj pana burmistrza i pana przewodniczącego, mam pytanie do pana burmistrza. Panie burmistrzu, jedna rzecz. Proszę mi powiedzieć, jeżeli pan tak zwołuje sesję z każdej okazji, tutaj jest kwota 700 tysięcy. My wiemy, że i tak komisja będzie za tydzień i to byłoby normalnie omawiane na komisji za tydzień. Ja nie rozumiem tej całej burzy o te kilka dni. Naprawdę tego nie rozumiem. Natomiast mam pytanie. Skoro tutaj pan mówi, że kwota 700 tysięcy wymaga 800 tysięcy, wymaga specjalnej komisji, sesji nadzwyczajnej, to ja mam pytanie. Na ostatniej sesji mówiłem o tężni, gdzie nagle koszt tężni wzrósł z 700 tysięcy do 2,5 miliona i pan się nikogo nie pytał, nie było żadnej komisji, nie było żadnej sesji nadzwyczajnej o to, żeby zwiększyć kwotę 2 miliony złotych na tężnie. I drugie pytanie, proszę panie burmistrzu odpowiedzieć na jedno pytanie, na drugie pytanie, skoro mówiłem na ostatniej sesji, że dostałem informację od firmy, która chciała zainwestować około 45 milionów złotych w Myszkowie i że pan tą inwestycję blokuje. To jest duża kwota, 45 milionów. To mam takie pytanie do pana burmistrza. Czy była taka firma, czy była taka sytuacja? Niech pan powie mieszkańcom. Bo to jest duża kwota, to jest 45 milionów. Skoro pan zwołuje sesję nadzwyczajną o 700 tysięcy, to czy była taka sytuacja, że firma chciała w Myszkowie zainwestować kilkadziesiąt milionów złotych i pan tą inwestycję zablokował? Była taka sytuacja? Ja myślę, kolego radny, że też jest od tego komisja, żebyśmy...